dobra serca. Pewnie niewielu z was słyszało dobry kobiecy rap, więc zapraszam. Kim rap jest to pożądany obiekt, bo rzadko kto słyszy rap w wydaniu kobiet, a słuchacze częściej ruszają emocje, bo wiedzą jaki rap prezentowany jest w Polsce. Ewidentnie w rapie polskim brakuje kobiet, wielu odstawiłam i zaufałam w sobie. Też przesłuchałam coś od Gabi, lecz ten diss były radą. Jakoś mnie zraził, obił mi się uszy jeden z kawałków sól. Puszczałam go na full, mówiąc, że jest cool. I pamiętam jak dziś, gdy nawijałam historię, a później przerzuciłam się na aborcję. Gdzieś tam w tle usłyszałam rap od Reny i szczerze przyznam, że Rymi się ucieszył. Od razu porównałam ją do Arkan Keny, bo dla mnie to ewidentnie dwie rapowe hieny. Coś tam słyszałam o raperkach z Silesii, usłyszałam też reprezentującą Cieszyn. Pogarałam się słuchając jej kawałków, jeśli nie słyszałeś, to naprawdę żałuj. W polskim rapie jest to pożądany obiekt, bo rzadko kto słyszy rap w wydaniu kobiet, a słuchacze częściej ruszają emocje, bo wiedzą jaki rap prezentowany jest w Polsce. W polskim rapie jest to pożądany obiekt, bo rzadko kto słyszy rap w wydaniu kobiet, a słuchacze częściej ruszają emocje, bo wiedzą jaki rap prezentowany jest w Polsce. Wspomniałam o raperkach z podziemia, znam je osobiście, aż kilkoma rozmawiam przez neta. Kawy, cygara, czemu nikt ich nie docenia, nikt bardziej niż on nie robi na mnie wrażenia. Znam kilka mord, co jarają się babkami i wiedzą, że w końcu wyjebiemy jak dynamit. I zasypują nas już propsami i świadomi są tego, że jeszcze sporo przed nami. Pamiętam, gdy usłyszałam track Bahamadi, amerykański rap zaczął mnie ciekawić. I choć nie kumałam tekstów tej raperki, to dzięki niej zaczęłam słuchać jeszcze lepszych. Mówili mi, że rap ma łączyć, nie dzielić. To czemu kobiety odstawiają szeregi? Dobra, zima czy słońce, każdy wie, że kobiecego rapu brakuje w Polsce. W polskim rapie jest to pożądany obiekt, bo rzadko kto słyszy rap w wydaniu kobiet, a słuchacze częściej ruszają emocje, bo wiedzą jaki rap prezentowany jest w Polsce. W polskim rapie jest to pożądany obiekt, bo rzadko kto słyszy rap w wydaniu kobiet, a słuchacze częściej ruszają emocje, bo wiedzą jaki rap prezentowany jest w Polsce.